10 najdziwniejszych herbów piłkarskich, 10 FC Santa Claus, fiński klub z Rovaniemi, miasta świętego Mikołaja. I to właśnie na jego cześć powstał. Nie tylko w nazwie oddał hołd świętemu, ale również w herbie. Sami popatrzcie. 9 FC Avenue Beggen. Liga luksemburska nie należy do najlepszych na świecie, ale ich sześciokrotny mistrz jest dość znany, m.in. za sprawą herbu. Wyjaśniam, na piłce nie siedzi rumcajs, tylko skrzat. 8. Guangzhou Evergrande FC. Chiny to symbol tandety i logo tego chińskiego klubu też. Umieszczono w nim dzikiego kota, symbol drużyny, logo sponsora, piłkę, koronę i jeszcze hasło motywacyjne. Dałoby radę zmieścić coś jeszcze? To Chińczycy, pewnie, że daliby radę. 7. Columbus Crew, mój ulubiony herb, amerykańska ekipa, teraz ma już inne logo, ale ich stare to prawdziwy klasyk, popatrzcie na to. Jak dla mnie to bardziej przypomina logo boys bandu niż drużyny piłkarskiej. No, ale to Ameryka. 6. Klub Petrolero, boliwijska drużyna w swoim herbie przedstawiła esencję Ameryki. Kapelusz kowbojski, zachód słońca, bęben, brakuje jeszcze rewolweru i bizona. Co kto lubi, no ale żeby w pańcie rysować, jak dla mnie super. 5. Sagan Tosu. Japonia jest dziwna i przekonaliśmy się o tym wiele razy. Kiedy zobaczyłem ten herb, najpierw przyszło mi na myśl logo jakiejś animowanej kreskówki z Japonii. Chwilę później pomyślałem o klubie szalonych różowych dziewczynek, a na koniec dostrzegłem tu Pokemona. Gratuluję kolegom z dalekiej Azji fantazji. 4. CSKA Moskwa. Wielki i znany klub, można powiedzieć, że taka trochę rosyjska duma. Czerwień, cyrylica i jeszcze ta gwiazda. Esencja komunizmu, przyznajcie sami. 3. Cobre Sal, chilijski klub i górnicza drużyna. Trzeba coś dodać? Myślę, że tak. Nie wiem, co wy tu widzicie, ale jak dla mnie, to koło z krzyżem przypomina symbol Wenus, oznaczający również kobiety. Musi się z tym wiązać ciekawa historia. 2. Bangkok Glass FC. Klub nosi nazwę po swoim sponsorze, ale bardziej ciekawi mnie ten królik. Nie wiem, co wy myślicie, ale moim zdaniem jest on tak troszeczkę złowieszczy i chyba nie najlepszy na maskotkę klubową. 1. Oriente Petrolero. Boliwijska drużyna z rafinerią naftową w logo. Super. Mnie zastanowiły te gwiazdki. Na początku pomyślałem, że to liczba mistrzostw. I tak, te 4 gwiazdki w tarczy symbolizują tytuły zdobyte przez klub. Te 11 gwiazdek na górze to wicemistrzostwa. Gratulujemy osiągnięć. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. A jeżeli napiszecie w komentarzu super, zostawię wam serduszko. Cześć!